Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu nowego w grze, okrętu tym razem specjalnego, nie premium. I jest to dziesiątka japońska, niszczyciel Hayate, omówimy no sobie co on tutaj posiada, jak można tym grać i co można z niego wycisnąć. Także te dane, które będę wam podawał, parametry wszystkie będą oparte na kapitanie, który jest zrobiony następująco, także mamy tutaj wersję bardziej artyleryjską. Można by tutaj zrezygnować na przykład z podstawowego treningu i dać tutaj przeładowanie torped, ale to jest właśnie wersja taka, żeby głównie tutaj bazować na strzelaniu z dymu. Mam tutaj również moduł na zasięg, jest 13,5 km, także widzicie, kapitan jest zrobiony następująco. Zapobiegawcze utrzymanie, ostatni bastion, nadzorca, ekspert w wyburzaniu, podstawowy trening i ekspert przeżywalności na trójce i jedna czwóreczka, czyli kamo. Moduły mam zrobione następująco: na ostatnim slocie zasięg, na poprzedzającym go camo, Tutaj skrócenie czasu działania pożarów, tutaj mam przyspieszenie torped, także to troszeczkę też pozytywnie wpływa na to. Tutaj można by ewentualnie kombinować, co zrobić z tymi perkami, czy znaczy perkami ulepszeniami. Czy można coś wybrać innego, ale to zostawiam już w waszej decyzji. Ja mam w tej chwili to i się całkiem sprawdziło. No, tutaj to standard, tutaj również standard. Sygnały. Założone są następujące, i w takiej konfiguracji, z tymi wszystkimi szmatkami, innymi rzeczami, to można sobie też założyć, mamy tak. Główna artyleria nam strzela co 3,6 sekundy. Mamy tutaj 6 rurek kalibru 127 mm w trzech podwójnych wieżach. Jak widzicie, rozłożone są one tak standardowe jak na Shimakaze. Zasięg dział z modułem wynosi 13,5 km. Szansa na pożar wynosi aż 12%, czyli dosyć sporo. Pociski są dosyć szybkie. Trajektoria jest taka typowo japońska, jak na ten kaliber. Także nie ma większego problemu z celowaniem do okrętów. No, i mamy japoński demage, także uszkodzenia pociskami jodąkowo-burzącymi 21, 2150. No i to będzie nasze główne źródło demage'u, jeżeli chodzi o znaczy nastawienie, jesteśmy na to, ale oczywiście mamy torpedy, o których nie wolno zapominać. To są te same torpedy, które mamy na Shimakaze. Tutaj spójrzcie, tylko że no tutaj jest jedna wyrzutnia więcej, każdy to dobrze wie. I tutaj mamy 12-kilometrowe torpedy. Prędkości 70 węzłów, wykrywalne z 1,7 km, co daje nam czas reakcji na te torpedy 9,34 sekundy. Przeładowuje to się straszliwie długo, ale jak widzicie, nie ma tutaj na tym okręcie nic, co by to przeładowanie skracało. Również nie zdecydowałem się na nagranie w setapie torpedowym, żeby tutaj mieć ulepszenie, bo no, pelotka może nie jest jakoś tam tragiczna, tu jest oceniona na 50, ale jednak, jak dostaniemy fokusa i będzie na świecie lotnia to raczej długo nie pożyjemy. Okręt osiąga 38,9 węzła, promień skrętu 750 metrów, także wydaje mi się, że spory. Ile ma Shima? Shima ma no, 60 metrów mniej. Geeling? Geeling ma jeszcze mniej. Także Hayate nie jest tutaj baletnicą. Czas przestawienia steru 4,6, prędkość 38,9, także również od Shimaka za wolniejsze i to sporo. No, od Gillinga akurat szybszy, ale Gilling nie jest też demonem prędkości. Kamuflaż wymaksowany ma 6,1 wykrywalności z powierzchni i 3,1 z powietrza. Pewne dwa wystrzał z dymu 2,9 km. Także to jest moi drodzy, jak dla mnie to widzicie, zaznaczone trzy okręty, żeby porównać. To jest moi drodzy taki japoński gearing lub takie, takie właśnie dziecko shimmy Gearinga. I dlaczego? Otóż dlatego, że mamy tutaj moi drodzy ten sam kaliber dział, który mamy na gearingu. Przy czym tu mamy mniejszą szansę na pożar. Mamy 8%, ale mamy reload 2,4. Tu mamy procent 12, ale przeładowujemy 3,6. Także jest drobna różnica, ponad sekundę. Ale trzeba też pamiętać o tym, że dużo prościej będzie nam się strzelało z tych dział. Tutaj gearing u mnie ma zasięgu A11,1, także trochę inaczej jest zrobiony. A tutaj na 13,5 km spokojnie będziemy te czerwone okręty trafiać, bo tu parabola jest zupełnie inna, nie, pociski nie lecą na orbitę. I można sobie tutaj spokojnie postrzelać. Także u mnie wybrałem wersję taką artyleryjską. A torpedy są takie: jak się przeładują, to się puści i to tyle. Także ja tu bardziej będę bazował na dymie i na y, naszych działach. Także zaraz Wam pokażę taki gameplay. Y, co więcej, dlaczego uważam, że jest to dziecko gilinga i Shimakaze? Mamy torpedy z Shimakaze, mamy identyczne w zasadzie, tylko mamy ich po prostu mniej. Gearing ma torpedy dłuższe, tu mamy dwunastki, a na gearingu mamy torpedy, a nie przepraszam, gearing ma 10,5 po skróceniu, to są te, nie, to tutaj były szesnastki, to, to mi się pomyliło. Mam 10,5, Hayate ma dwunastki o większym damage'u, ale dużo dłuższym reloadzie. Uszkodzenia mamy pocisków domkowo-burzących japońskie, reload bardziej zbliżony do Amerykana i mamy tutaj Amerykanina, przepraszam. I mamy tutaj również kaliber tej artylerii taki sam. Także artyleria troszeczkę podchodząca pod amerykańską, torpedy podchodzące trochę pod japońskie. Także taka, taki właściwie japoński gearing. Gearingiem można grać również w podobnym stylu, przynajmniej ja tak gram. Także obejrzymy sobie teraz, moi drodzy, bitwę na tym Hayate. Już macie omówione parametry, wiecie czego się mniej więcej spodziewać. Także pokażę Wam teraz, co mi się udało jakoś tutaj ugrać. Bitwa oczywiście będzie w drobnym przyspieszeniu, żeby tutaj za dużo y, czasu Wam nie zajmować. Otóż moi drodzy, y, mam problem z tym okrętem, bo to jest okręt właśnie taki pośredni. On nie jest ani bardzo zły, ani nie jest też znacząco lepszy od tego co mamy w drzewku. Jeżeli chodzi o artylerię, no to Geeling strzela szybciej. No, co prawda ma gorszą parabolę, ale na pewno damage będzie klepał myślę, że równie sensownie, mimo że ten damage jest troszeczkę z pocisku mniejszy. No to nadrobimy no, to reloadem po prostu. Jeżeli chcemy torpedować, to w zasadzie wydaje mi się, że Shimakaze będzie w tym lepsze niż tutaj Hayate. Nawet gdybyśmy założyli tutaj booster do reloadu, no to jesteśmy wtedy dużo bardziej narażeni na wykrycie i po prostu nie mamy możliwości ukrycia się, czy tam ucieczki nawet, bo nie mamy dymu. Widzicie, że torpedy bez zrobienia żadnych tutaj perków przeładowują się koszmarnie długo, no i jest to niestety wada. Ale y, okręt kosztuje 2 miliony wolnego doświadczenia, także powiem Wam, że to jest kosmiczna cena. No fakt faktem, inflacja w World of Warships jest dosyć odczuwalna, bo teraz mając, mając teraz możliwość nakładania wszystkich dostępnych sygnałów specjalnych, możemy klepać tego wolnego doświadczenia całkiem sporo na bitwę. Także no nie dziwię się w sumie, że te ceny idą w górę, bo i na bitwę tego doświadczenia zdobywamy sporo więcej. Y, artyleria tutaj... no. No nie jest zła. Damage jest japoński, japońskie działa na Dedekach, na Shimakaze są dosyć przyzwoite i tutaj wydaje mi się, że możemy na tych działach nieco polegać. Oczywiście nie jest to Dedek do walki artyleryjskiej, nie mamy naprawki, jak spotkamy się z Kleberem to nas złoi, jak spotkamy się z Chabarowskiem to nas złoi, jak spotkamy się z Harugumo to nas złoi. Także no to jest taki okręt pośredni, naprawdę gdybym miał go ocenić to miałbym spory problem. Ale to jest taki po prostu damage dealer na średnim dystansie, raczej nie podchodzimy bardzo blisko, chyba że ktoś tutaj chce ryzykować, skracać sobie torpedy i robić takie inne dziwne rzeczy. Przy czym yy, torpedy gearingowe są tutaj, jeżeli chodzi o porównywanie tych trzech okrętów, yy, mają mniejszy zasięg, są o jeden węzeł wolniejsze. nie pamiętam czy tam zakładałem ten moduł na przyspieszenie na gilingu. wydaje mi się, że chyba... No, zaraz zareknę zresztą. Yy, tak, mam założony moduł, czyli Czyli po prostu jeden węzeł różnicy. Mam nadzieję, że dobrze to odmieniam jakoś tam. I przy takich parametrach torpedy Shimakaze i Hayate wykrywalne są z 9, po 9, przepraszam, czas reakcji wynosi 9,34, a na torpedy Gearinga 7 sekund, także tutaj mamy prawie 2 sekundy różnicy. No, damage oczywiście jest japoński, także te torpedy też będą nam sporo damage tutaj generowały. Ale wydaje mi się, że jeżeli chcecie mieć okręt do strzelania z dymu, no to lepiej sobie postrzelacie na Gilingu, bo dym trwa dłużej. Lilo jest szybszy, także nadrobicie różnicę w damage'u i w szansie na pożar. Jeżeli chcecie sobie potorpedować, no to lepszym będzie Shimakaze czy nawet Yujang, wydaje mi się. Fakt faktem odchodzą nam, odchodzi nam możliwość torpedowania Dedeków na Yujangu, ale torpedy będą y, chyba lepszym wyborem. No i wydaje mi się, że. Ten okręt nie jest zły, bo nie mogę powiedzieć, że jest zły, ale no nie jest widocznie w czymś lepszy od tego, co mamy w grze za darmo, także pakowanie tutaj 2 milionów wolnego EXPA można sobie spokojnie darować, wydaje mi się, i przeznaczyć to na przykład, no jeżeli ktoś nie ma Shimakaze, albo Gislinga, albo Harugumo, czy czegokolwiek, no to może sobie któryś z tych okrętów zdobyć i mu tego wolnego EXPA jeszcze zostanie, mając 2 miliony na koncie. A Hayate jest taki pośredni, coś między Shimakaze, coś między Gearingiem, i właśnie mamy hajatę. Także to jest właśnie dla fanów takiej rozgrywki niezobowiązującej. Nie musimy tutaj pchać się na pierwszą linię i torpedować, bo możemy sobie te rybki puścić z dużej odległości. Mamy 12 km, także tak to wygląda. Jak widzicie tutaj, przeciwnik pozwolił się torpedować, także troszeczkę tego damage wpadło. Trochę tamtych pocisków też wystrzeliłem. 130 trafień, na razie, 5 pożarów więc no możemy sobie tutaj właśnie robić tak damage w czasie jak to się mówi najpierw zalać albo podpalić, potem odwrotnie. Po prostu bazować na zalaniach na pożarach i lub na samej też alfie tych torped, bo torpedy są bardzo mocne, no tylko w takiej konfiguracji, w jakiej ja wam pokazuję. Przeładowują się bardzo długo i w tym czasie możemy właśnie sobie korzystać z naszej artylerii. Wydaje mi się, że no Gdybym miał go ocenić, naprawdę, mam spory problem. Bo to nie jest okręt zły, jest całkiem przyzwoity, ale nie jest wyróżniający się. Można na nim sobie popływać, ale wydaje mi się, że cena 2 milionów wolnego EXPA jest troszeczkę wygórowana tutaj w tym przypadku, bo nie, nie, ma, nie ma aż tak możliwości dużych jak na przykład. Nie, może nie. Nie jest aż tak zróżnicowanym i innym w gameplayu okrętem od tego, co mamy w grze, jak na przykład Halant. No bo Halant ma radar. Przepraszam, Smaland, a Haland to drzewkowiec. Tamten okręt zawolnego EXPA ma sobie radar i gra się nim zupełnie inaczej niż z drzewkowym odpowiednikiem. A tutaj no, możemy grać podobnie jak Shimakaza, z tym że no jedna wyrzutnia mniej, także bardziej gameplay będzie przypominał ten, który sobie toczymy na Yugumo na przykład. No i gdybym miał tutaj dać ocenę, no to no nie powiem, że to jest okręt zły, to już mówiłem niejednokrotnie. I oceniłbym ten okręt na jakieś 6%. 6,5, no nie. No ani to gearing, ani to shima, tak? Ja tak no nie wiem, co z tym zrobić okrętem, naprawdę. W wersji torpedowej nie próbowałem, bo jak mówię, wydaje mi się, że lepsza będzie w tej opcji shima kaze, a w artyleryjskiej, jak japończyk, będzie lepszy, jako Harug Haruguma będzie lepszy. Także wydaje mi się, że taki pośredniaczek, no dajmy mu też 6 na 10. Nie jest zły, ale też jakoś to się nie wyróżnia. Można sobie nim pogać, zrobić jakiś sensowny damage i trochę się pobawić, ale no... I ja bym tego okrętu za bardzo nie wybierał, bo możemy mieć okręty przeznaczone do konkretnych celów o lepszych parametrach i lepszych osiągach, czyli Shime i Giringa. Można sobie w cenie 2 milionów wolnego EXPA spokojnie mieć oba te okręty. No i w tym materiale to będzie wszystko, także podsumujmy. 6 na 10 moi drodzy. Wygląda to jak wygląda. Jeżeli macie pytania, pomysły to zapraszam do komentarzy. I z mojej strony w tym materiale to jest wszystko. Także do usłyszenia moi drodzy. Cześć i na razie.